No i siemaneczko, wracamy. Przybyłem tutaj, oczyściłem jedną misję na szybciutko. Thank you, Commander. The 85th Vendoland has begun its assault on the Spire. The heretics are resisting, but without their defensive guns, they will crumble. It is good to see them suffering the wages of their sins. DeRosa out. I przenosimy się tutaj. Na powrót brata. Jest dla mnie dość ważna misja, bo jestem już fizycznie na takim etapie. Czy fizycznie. Jednostki są już na takim etapie, że ona musi być wykonana. We have an urgent message from planet Typhon. It comes from Techmarine Martellus. We thought him lost in the Tyranid War, but he survived. He needs your help, Commander. Otwórz wiadomości. Techmarine Martellus, to any Blood Ravens capable of receiving. I am transmitting from the Astronomic Array Station in the Typhon Islands. Orc looters have been a recurring threat since my arrival. However, at dawn this day, I detected a graver threat. Chaos Space Marines. I fear they want the Array for themselves. I risk damaging the Array by sending this message, but I require support. Mars and Terra, power levels are dropped. Lecimy. Wziąłem Daviana. Żeby jednak była moc pokrywająca teren, Abitus, Tulen na ciężkiej broni, Tarkus jako taki szybki, mobilny. Ty masz ten moment. Ładunki Rozaru mógłby się przydać. Dobra, nie było tematu. Weźmiemy Rozaru na wszelki wypadek. Wieżyczki, Melta, granat. No, powinno dać, ale to jest moment. Trzymałość. Słabe. Zna się do zasięgowych, a to jest normalne. Większe wychodzenia, wychodzące obrażenia. On może się jeszcze zatrzymać i naprawić. Dobra. We have an urgent message. Zbrojmistrz Martellus. Zbrojmistrzowie to kosmiczni marynarz, którzy należą również do marsjańskich kapłanów maszyny. Potrafią utrzymywać w dobrym stanie potężne machiny bojowe zakon. Martellus brał udział w wojnie z Tyranidami. Służył w tej samej formacji co dowódca smoku. W czasie ostatniej bitwy Martellus znajdował się na pokładzie promuku szturmowego Thunderhawk i zapewniał wsparcie znajdującym się na ziemi kosmicznym marynarz. Niestety rój Tyranidów ściągnął jego jednostkę na ziemię. Dowódca myślał, że Martellus zginął, gdy jego prom się rozbił. To są po prostu Techmarini, oni są tam tak zwani. Oni są mechanikami, zbrojmistrzami, ksenobiologami, czyli badają obcych. Oni się tak naprawdę potrafią zajmować wszystkim. Wszystkim, co może przynieść jakąkolwiek korzyść. Martellus, are you receiving? Sergeant Tarkus! Thank the Omnissiah! I am defending the Array, but the traitor legions are here! Retribution, prepare to provide close support. No. Yeah. Under attack. Ja mufa tak. Nie wiem.
must revive him. Oi, wróć. Clear that target destroyed. Target sealed. All your seals, brothers. Kurwa, tutaj. Żym te tarku. Jeszcze trochę się będę zobaczył. Dobra, mi to. A, nie krzyczał. Ustaw się. Abi. A, tu jest ten orkowy. Hilakab? Jakoś tak się wyglądało. Target acknowledged. Reposition, no surrender. My thanks, Commander. I'm glad to see you again. We had thought you lost when your Thunderhawk went down, Martellus. How did you survive? A story for another time, Tarkus. The heretics will surely try for the array again any moment. We cannot stay here defending this relic for all eternity, Tick Marine. Agreed, but we cannot leave the valuable data in its cogitator for the enemy to take. Strike Cruiser, this is Tech Marine Martellus. Deploy power generators at the following coordinates. More corpses. Target here. More combat. Head to the shot off. Good. Now that the array is powered, I can initiate a cogitation transfer right to secure the records. Just keep the enemy from destroying those generators. Weapons onward then. Gdzie się pchasz? Arky? Yelmings! This place belongs to the Orcs! Greenskin looters. A fight on two fronts, then. Ready. Commander, the Orcs are using a gate to access the complex. We should seal it. The Greenskins will just go around, Cyrus. Exactly. Directly into the traitor Space Marines. The enemy is destroying the key structure. Destroy them, enemy troops. Oh, the humans don't close the gate! Then go around the other way, you kids! And kill every human you see! Receive fire! No mercy for the misguided. Idziemy. Jak masz trampolę? Uniwersalny. Before they're looted by the orcs. Okay. Okay.
Clouds.
helikopter. Tyranid hive was as foul as that scum. Indeed, Avitus. Commander, Cogitina recovery is complete. We can safely leave this place. Now you can tell us the story of your survival, Martellus. None can stop the crusade of the righteous. Energetyczne terminatora. Ale Force Commander na sam koniec umarł, bo nie zdążyłem założyć bańki. Trudno. Ale będzie coś do wywalenia. Thank you for your timely intervention, Commander. I will initiate the repair rights for the items you have recovered. In particular, I shall restore our Terminator armor. Just how did you survive, Martellus? Yes, a good question. As you may recall, I was aboard a Thunderhawk during the climactic battle with the Tyranids. I also recall it being blown from the sky. A Thunderhawk is a resilient craft. Instead of destroying us outright, the Tyranid attack sent us into a desperate dive into the jungle. My brother pilot used all his experience to guide us into the highlands, where the infestation was less severe. He did not survive the crash landing. I was left alone. No transmitter survived, and my own cybernetic enhancements were severely damaged. It took me months to successfully enact the repair rights to regain my mobility. I spent the rest of the past year battling my way through to the astronomic array. Your perseverance does the chapter proud, Martellus. Perhaps. But I am glad to be in the confines of a mighty strike cruiser once more. Eliphas has yet to show himself again. He must be planning something. That heretic is too dangerous by half. I thought he died during the Cronus campaign. As did I. I saw him torn to ribbons. How does he yet live? Souls are both playthings and currency in the war. Eliphas may have died in the flesh, only to have his soul bartered among demons. It seems they restored his body when it suited them. More likely, his death was a deception, a mask for his escape from Cronus. There was no deception. In either case, it speaks of Eliphas's power. Tarkas is correct to worry. Dobra, mamy to. Zrzut, jeden zrzut mi nic nie daje. Jeszcze lepiej. Właściwie to nie ma znaczenia. Boże, ile już tutaj tego jest. Boże. Się w ogóle zmieniali? Ciekawe. Nope. Ale okej. Okay. Jesteś najbardziej rozwiniętym szczelcem, to jest kula Omnidiasza. No to chwilowo wyłącza pojazd, dobra. Ale dla mnie Melt jest przydatniejsza. A Vitusa już przygotowałem sobie. Tutaj mamy takie rzeczy. O, nowy pancerz dla Dreadnota gdzieś tutaj wyskoczy.
I on się teraz sam naprawia. To nie jest głupi pancerz. Dziękuję, dziękuję. On się zaczyna robić bad, big bad motherfucker. No, nie dość, że się zatrzyma, to jeszcze może odstrzymać i git. Teraz jedziemy w walkę zasięgową i tyle. Ostatni pancerz Terminatora. To on by... Jest na przywożenie tak. A może wziąć. Okej. Okay. Ekipa jaka jest, każdy widzi. Force Commander. A tutaj jeszcze jest. Która byłaby działo termiczne, karabin termiczny, bo Boltor, Sztormowy, Letarkuza, topór energetyczny, multitarcze, Jerzy Tadeusz. Super, kurde, duper młotek, który tutaj jest gorszy od tego, co znalazłem. Dobra, dziękujemy. Podziękujmy wszystkiemu, czego już nie będziemy korzystać. Teraz pytanie. Johna. To są twoje pancerze, z których nie możesz wykorzystać nic. Bosko. Trochę ci podbijemy żyćku. Sam się będziesz uzupełniał. Cztery punkty, trochę w życie. Można trochę w życie, ale tutaj i tak. Tu. Wrażenie wywarcie, to cię nie interesuje. I to masz lepsze. Dziękuję. Reszta rzeczy jest pozamiatana. To jest. No przekopuję mocy. Dobra. Ogarnięte. A więc kończę tutaj. Dzięki za oglądanie. Łapeczka, jakby się dało, byłoby miło. To tak. Do zobaczenia, cześć.